Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie test transformatorowej, powiedzmy transformatorowej, lutownicy przenośnej na akumulator i one występują w bardzo różnych konfiguracjach na różne akumulatory. Tutaj akurat jest to na akumulator Makita, jest również na Boscha i DeWalta i te trzy wersje są moldingowane na dzień dzisiejszy, a są też trzy wersje wykonane metodą druku 3D i to jest na Parkside'a, Milwaukee i coś takiego jak Extol. Ja tego nie kojarzę, może wy kojarzycie. Produkt jest słowackiej firmy Soldinger. Przysłali mi tak naprawdę jako pierwszemu w Polsce ten produkt, także bardzo się cieszę. Aczkolwiek no niestety miałem półroczne opóźnienie, jeśli chodzi o tą recenzję. Także zaczynajmy. Później go sobie otworzymy, porównamy go do takiej transformatorówki typowej, wiecie, na 230. Ja za dużo transformatorówek nie używam właśnie ze względu na ich brak mobilności i może nawet trochę słabą moc, aczkolwiek ta jest tak mocna, że ona w kilka sekund potrafi przepalić własny grot, więc no bardzo potężne, fajne narzędzie. No ale dobra, zaczynajmy. Całość przychodzi nam w pudełeczku. W pudełeczku w zestawie nie ma ani ładowarki, ani baterii, jest to po prostu sama lutownica, więc bierzecie ją pod pakiet bateryjnych narzędzi, jakich używacie. Także w Polsce większość to może będzie pewnie Parkside, tak mi się wydaje. Bosch Makita też dość popularne, DeWalt może również. Instrukcja. Instrukcja jest po polsku, oni w ogóle bardzo się starają, żeby wszystko było po polsku. Prosili mnie nawet o audyt strony internetowej, czy tam wszystko się zgadza w języku polskim. I modele właśnie. Bosch, DeWalt, Makita, Extol, MW to jest Milwaukee i Parkside. Tutaj wam pokażę tą dokumentację. Mamy elegancki spis treści, wszystkie dane. Najważniejsze w tych danych jest waga bez akumulatora 400 gramów, pobór mocy 100 watów niby, ma te 100 watów na pewno, praca ciągła 10 sekund albo przerywanie 10 sekund praca na 20 sekund pauzy, stopień ochrony IP20 i model Bosch, model DeWalt M to jest to Makita, Milwaukee, Extol i Parkside, z jakimi akumulatorami są kompatybilne, także to was może interesować, tutaj staram się nie ruszać telefonem, żebyście bardzo dobrze to widzieli. Tutaj szybciej możemy sobie przelecieć wszystkie, wiecie, rzeczy z instrukcji. Mam nadzieję, że to z grubsza widać, jakby ktoś bardzo chciał poczytać. W sumie nie wiem, czy oni mają instrukcje dostępne online na stronie. Także zwykle staram się wam w filmach pokazywać te instrukcje. Może trochę nudzę, nikogo to może nie interesować, ale warto, żeby to pokazać, żebyście mogli sobie poczytać, gdyby ktoś był zainteresowany. Nas najbardziej interesuje, co jest w środku i jak to działa, ale może najpierw taki unboxing. Wiecie, jak to przychodzi. Elegancko to wysyłają do paczkomatów. Jakby ktoś chciał kupić, no to pod chwilą będzie kod rabatowy. Macie troszeczkę wtedy taniej. Oni też wtedy wiedzą, że jesteście ode mnie, więc w ten sposób wspieracie kanał. No, w zestawie są trzy zapasowe groty. Jeden oryginalny już przepaliłem. Aktualnie zapodałem przewód 1,5 mm2 z instalacji takiej domowej. 1,5 mm2 ma około 1,3 mm średnicy, jeśli byśmy go mierzyli suwmiarką, tak żebyście wiedzieli, bo milimetr kwadrat to nie jest to samo co średnica, nie? No i to z takiej ładnej wytłoczce plastikowej. No, za dużo filozofii tutaj nie ma. Lutownica jest naprawdę mocna. Dla kogo jest? Może też tak. Bardzo dużo instalatorów to używa na dachach, jeśli montują anteny. W samochodzie do instalacji elektrycznej lutowania przewodów naprawdę robi robotę, szybko się rozgrzewa, jest poręczna. Jeśli ktoś ma wprawę z pracy z transformatorówką, no to powiem wam naprawdę, no będzie mu się dobrze tym pracowało. Ja może trochę z przyzwyczajenia, wiecie, jestem elektronikiem, najczęściej po prostu używam kolbówki z regulacją temperatury, ona za mnie trzyma temperaturę. Więc tutaj minimalnie jak się za długo przytrzyma, to naprawdę grot robi się gorący. Jest moc, tej mocy nie brakuje. Powiem wam, mam taką Lutolę 4. To jest oryginalna polska Lutola 4, jeszcze na 220 V, niby 65 W. Ona realnie ma 75, teraz na 230-240. I ona czasami nawet na grocie 1,5 mm2, kurde, jest za słaba. Tu nie jest za słaba. Kiedyś byłem na złomowisku, chciałem zdemontować sobie właśnie całą płytę PCB. Rozlutowywałem elementy, przekaźniki, konektory, wszystko szło po prostu, pracowałem nią ponad godzinę i nawet nie zużyła 1/4 starej zużytej baterii, która ma chyba tutaj 1,5 amperogodziny. Także naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe urządzenie. Jedyny ewentualny minus to, że masa całej baterii jest na górze, więc tak troszeczkę na nadgarstek bardziej siada niż taka lutownica, która jest troszeczkę bardziej, no wiecie, no jest lżejsza. Ja bym dorobił coś ze stopką, albo jakiś akcesorium, albo większą rączkę, żeby dało się ją tak postawić. Bo da się ją tak odstawić, ale to wymaga trochę uwagi, nie?
No ale wiadomo, zawsze można postawić tak, tak przy odkładaniu. Trochę to denerwuje. Fajniej dla mnie by było osobiście ją odstawiać tak. Jest to możliwe, no ale jest niestabilna tak bardzo. Gdyby ta stopka była większa, może byłoby fajnie. Może wtedy w większej stopce też można byłoby zrobić otwór, żeby jakąś smycz zahaczyć. Wiecie, jak ktoś pracuje na drabinie, że można sobie tą odwiesić lutownicę, żeby tak wisiała, tak wyczaić tą stopkę, żeby wisiała grotem od nas, żeby też gorący grot był dla nas bezpieczny. Ale to wiecie, oni mają formę już pod molding zrobioną, więc to też są potężne koszty tak naprawdę. No i co? Ja ją otworzę, wam pokażę, co jest w środku, a potem się polutujemy, pobawimy, ale naprawdę ma moc i no, zresztą sami zobaczycie. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. Dobra, już rozkręciłem kilka tam śrubek, wkrętów w sumie leżą. Po wyjęciu baterii mamy takie dwa terminale, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o Makitę. Tu jest kawałek drukowany 3D, bo molding obejmuje zewnętrzną obudowę, no i te wnętrze już pewnie nie mają formy do moldingu, chłopaki jeszcze. To jest dość mała, fajna firma, taki startup technologiczny. 3D drukowany po prostu klawisz, który nam naciska na microswitch. Dobra, czekajcie, tak, bateria wyjęta. O, widzicie. No, także zewnętrzne, o, patrzcie, mają jakieś tam NFC tagi tutaj, nie wiem do czego. Fajny temat. Widziałem kiedyś system znakowania narzędzi, że macie skrzynkę narzędziową i macie NFC tagi, że jak coś zostawicie wracając do auta, to wam mówi po prostu, wiecie, czy nie zostawiliście jakiegoś sprzętu na budowie, na robocie. Fajny system. No, ale mamy switcha. Czego wyjmę? On jest chyba na wcisk. Tak, jest tylko na wcisk. Tu mamy normal open i com. Marki tego switcha nie rozpoznaję. I teraz bardzo ładnie jest zalane tutaj żywicą, zabezpieczone. Elektronika. Co tu widać? To jest pewnie jakaś po prostu przetwornica. Tu widać rdzeń nawinięty na, powiedzmy, cewkę dławik. A, w sumie zobaczcie, tu mamy ze spiekanego. Teraz to jest transformator w sumie impulsowy. Widzicie, mamy dwie części rdzenia ze spieku zamknięte klamrami po prawej i po lewej stronie. No i tu mamy porządne terminale prądowe, nie wiem co to jest za rodzaj metalu. To też jest ważne w tych tanich lutownicach, znaczy tu jest lutola akurat porządna, ona też ma, widzicie, grube porządne terminale od transformatora. Natomiast tu jest taka, wiecie, już trochę nowsza chińska, niby 100 watów, ale ona tyle nie ma. I ma takie, widzicie, stalowe, bardzo byle jakie terminale i to też nie grzeje. To niby ma 100 watów, a jeszcze działa gorzej niż ta lutola, nie? Także lutola zdecydowanie jest lepsza z tych dwóch, ale Soldinger jest naprawdę mocny, jest najlepszy. Gdzie idą te terminale? Tu jest dioda LED właśnie do podświetlenia, bardzo jasno, fajnie świeci, nawet w słabych warunkach oświetleniowych naprawdę potrafi doświetlić, co nawet tutaj tego typu, wiecie, żaróweczki, no, nie zawsze się sprawdzały. Te dławiki są na zewnątrz pewnie dla lepszego chłodzenia, no i dlatego też pewnie stąd wynika cykl pracy, że te 10 sekund na 20 odpoczynku, żeby tego nie przegrzać. I w sumie może to być też funkcją tak naprawdę radiatora całego, no to najlepiej oddaje ciepło. Poprzez ten metalowe, to jakby niklowane jakieś, nie wiem co to jest, nie wiem co to za materiał, ale nie jest to ani raczej miedź, ani żaden brąz, ani żadne takie, wiecie, miedziopochodne. Co tu jeszcze widać, co tu jeszcze, czekajcie, ja tu nie chcę nic rozwalić. Tu jest jeszcze jakiś kawałek płytki PCB, no ale tu niestety za dużo nie zobaczymy, musiałbym to rozwalać, a nie chcę tego rozwalać. Jest to szczelne, wodoodporne, z grubsza IP20. Ale wydaje mi się, że nawet jakby tu jakiś deszcz miał komuś zakroplić, to no to nic tutaj się nie powinno wydarzyć. Także no jest to typowa po prostu pewnie przetwornica zasilana właśnie z pakietu. Jedziemy na zwarciu, tu mamy oscylator, to sobie oscyluje. Prąd impulsowy pewnie prawo-lewo na przykład może... Właśnie ciekawe, czy prąd na prądzie stałym, czy jest to jakoś przełączane. No ale grzeje potężnie. Zaraz wam to pokażę, jak to się grzeje. Tylko dajcie mi chwilę, żeby to złożyć. No, może nie ma tu jakiejś turbo elektroniki, a to też dobrze, będzie mniej rzeczy, żeby się zepsuć. No, wykonane jest to, powiem wam, całkiem fajnie. Dobra, składam to i zaraz będziemy coś lutować. No tu w sumie jeszcze co do designu, powiem wam, całkiem sprytnie, fajnie, mądrze ktoś to zaprojektował.
Tu mamy takie wypustki, które wchodzą nam, muszą kliknąć się tak jakby w obudowę, więc też w obudowie przy naciskaniu nie będzie żadnych luzów praktycznie, że nam to jeździć. Jest to całkiem nieźle ciasno spasowane. Tu ładnie diodkę trzeba umiejscowić tam, gdzie miała być. Przełącznik. Ojej, trochę nie widzę. Przełącznik. Bardzo, bardzo mi się podoba ten design. Prosty i skuteczny. Jest to na pewno fajny sprzęt, żeby to wozić zawsze przy sobie. Wiecie, macie jakiś samochód, macie narzędzia, macie wiele baterii. Może nie z dużą baterią, typu baterią jakąś tam 4 amperogodziny, ale jak macie jakąś tam właśnie bateryjkę 2 amperogodziny, no to będzie fajne i bardziej poręczne. Dobra, dajcie mi to na spokojnie sobie skręcić. Pamiętajcie, zawsze do tyłu się kręci, zawsze do tyłu, aż kliknie. I jak kliknęło, znaczy, że jesteśmy na początku plastiku gwintu, bo no, te wkręty w plastik, one jak już raz wejdą, się nagwintują, to nie chcemy potem zniszczyć tego gwintu na siłę. Także tu trzeba troszeczkę cierpliwości, ostrożności, wiedzy. Dobra, widzimy się zaraz. Mam tutaj kawałki drutów 1,5 mm kwadrat, 2,5, mam czwórkę tutaj i szóstkę, ale też mam taką płytkę całą miedzianą. Każdy, kto taką płytkę próbował kiedyś polutować, to wie, ile to wciąga energii, jak ciężko takie coś polutować. Spróbujemy sobie to zalutować. Ta lutownica dosłownie w kilka sekund się grzeje już naprawdę do wysokich temperatur, powyżej 300 stopni, tam nawet 400, 500, 600 się daje osiągnąć na tym. No to co? Próbujemy. 3, 2, 1. Załączam i chwileczkę grzejemy. Ja tu podaję lutowie. Widzicie? I to już jest zalutowane. Widzicie to? To jest po prostu, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To jest turbo szybko. No, ja jestem pod wrażeniem. Dobra, teraz próbujemy sobie pobielić taki przewód 1,5. Ja dam was bliżej, żebyście lepiej to widzieli. Wybaczcie, ale nie chcę mi się odpalać mikroskopu. Dobra, 3, 2, 1, naciskam. Chwilę trzeba poczekać, tu już właśnie się wszystko elegancko rozgrzewa. No i już mam pobielony kawałek przewodu. To jest 1,5 kwadrat. Teraz sobie weźmiemy na szybko 2,5. Tak, żebyście dobrze widzieli. No, czyli załóżmy, że na budowie coś musimy sobie coś tam, wiecie, pobielić, zalutować. Mam przewód dalej w koszulce. No, ten może niebieski sobie zrobimy, żeby go było widać dobrze. Czy tu jest fokus? Powiedzmy, że jest fokus. Naciskam spust. Już nam się zaczyna po prostu bielić lutowie. Łapać dymek, że tak powiem. I bezproblemowo, jak widać, jestem sobie w stanie pobielić przewód 2,5 kwadrat. Trwa to dosłownie kilka sekund. Teraz weźmiemy sobie czwóreczkę, tylko się nie chcę tutaj poparzyć niczym. Bo tak lecimy na szybko trochę na wariata. To jest 4 kwadrat. Czyli taki no grubszy przewód. W autach czasami trzeba polutować taki, wiecie, grubszy przewód zasilający czy coś. I to bywa problem. Teraz spróbuję go sobie od spodu. Jakby wiecie, naciskam. Już lutowie mi się rozpuszcza. Robię jeziorko. I podajemy w lutowie. I widzicie, patrzcie, już mi się bieli gorącym przewodu tutaj po jego drugiej stronie. Także to dosłownie jest kilka sekund i czwórkę, rozumiecie? Czwórkę grzejemy. Naprawdę, to ma potężną moc. Teraz weźmiemy sobie szóstkę przewód. I to nie jest takie, wiecie, że na przykład na tym PCB nie kleił mi się ten grot. Zobaczcie, to jest przewód szóstka. On jest naprawdę gruby. Nie wiem, po co ktoś chciałby to lutować, ale po prostu pokazujemy, wiecie, jest to długi przewód, nie jest to odcinek jakiś tam krótki. On ma chyba z 2 metry po prostu w kawałkach. Także też grot, nic tutaj nie ma. Naciskam, dioda się świeci.
Tu już widać, że się, wiecie, płynie nam lutowie. I w jeziorku postaram się nagrzać ten przewód szósteczkę. O, już mi złapało. O, widzicie, już jestem w stanie od góry, drugą stroną po prostu nawet całym gorącym przewodu po prostu się lutować, nie? Widzicie, jak to pięknie pobielam? Ja cały czas trzymałem, wiadomo, może trochę za długo, nie powinienem, no ale ta lutownica daje radę, wiecie, jeszcze się nie spaliła, tak? Więc naprawdę, to jest przekocur. Tu już jest chłodne? To już jest chłodne, mogę trzymać palcami, zobaczcie. Naciskam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. I to cały czas już sobie, widzicie, dalej trzymam, wiadomo. Mam nadzieję, nie uszkodzi tej lutownicy, ale bez żadnego, nic tu się nie klei. To naprawdę ma moc. Ja wam nigdy nie ściemniam, ja zawsze robię testy, to nigdy nie są żadne reklamy, więc naprawdę uważam, że jest to potężny produkt. Fajnie to ktoś wymyślił. Soldinger, nasi sąsiedzi ze Słowacji, wysyłają do Polski normalnie paczkomatami. Pod filmem będzie jakiś tam kod rabatowy dla was, macie troszeczkę taniej i wtedy też oni wiedzą, że jesteście ode mnie, więc w ten sposób wspieracie kanał. No i co? Trochę te sprzęty kosztują, jest to produkcja mało seryjna, ale jeśli chodzi komuś o dobre narzędzie, które działa, naprawdę jest to super przenośna lutownica. Ja mam dużo przenośnych lutownic, mam TS-100, TS-101 i one wszystkie mają problemy z tymi kablami, zasilaniem, wiadomo, grotami. Tutaj dajemy kawałek druta i jazda. Co do drutów, to jeszcze tutaj taką anegdotkę na koniec, porozmawiamy sobie ogólnie o transformatorówkach, a kto chce, to już tak naprawdę koniec informacji o Soldingerze. Ale jeśli właśnie chodzi o druty, Tadek Marczuk kiedyś mi wysłał srebrzankę, bo srebrzanka troszeczkę dłużej, lepiej wytrzymuje. Tu pięknie napisane, dla rzeźbiarza, tam Państwowa Agencja Sprawdzania, Badania, coś tam, akumulatorów i pomiarów. Nie wiem dokładnie, jak ten skrót Tadka się nazywa, ale Tadek, pozdrawiam Cię. Ja tutaj liczyłem, że 1,5 mm średnicy srebrzanka to jest 1,75 mm kwadrat. Czyli tak w okolicach, wiecie, tego 1,5 mm kwadrat. Bo tutaj teraz jest drut 1,5 mm kwadrat, czyli 1,3 około średnicy on ma. Więc no taki do 100 watów podobno taki zalecany, ale srebrzaneczka 1,5 i ona podobno się przepala. No później, dłużej. Chociaż takie miedziane też na długo wystarczają, można te groty, wiecie, jak potrzebujemy w jakieś miejsce dziwne dojść, to też by bez żalu można je wygiąć, wiecie, kombinerkami, szczypcami w jakiś taki kształt, żeby gdzieś tam się, wiecie, podejść, schować, dotknąć, więc to też są plusy, nie? No, a ja tym nawet rozlutowywałem jakąś tam płytę, nie, może ją znajdę. Chyba taką płytę z jakiegoś pieca tutaj rozlutowywałem, wiecie, dla sportu. Jakieś tam dławiki, przekaźniki, tu wylutowywałem tą lutownicą, naprawdę kilka sekund robi rozlut, daje radę, więc w terenie naprawdę sprawdza się. Dobra, nie przedłużamy, to by było na tyle, wszystkie linki będą pod filmem. Ja dziękuję Soldingerowi za zaufanie, że mi to podesłali pierwszemu, żeby to sprawdzić w Polsce. Nie wyrobiłem się, no ale mam nadzieję, że mój film komuś tam rozwieje wątpliwości, czy to warto, czy nie warto. Piszcie wasze przemyślenia w komentarzach, co sądzicie. Plusy, minusy, czy kupilibyście, co byście zmienili w projekcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Jak zawsze zachęcam do dyskusji. Wbijajcie na Facebooka, na grupę Rzeźbiarnia. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Rzeźbiarz lubi z ostrozgradami, działa jemu cześć, jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.